Patrz. Vlogmas dzień 23. No cześć, witajcie u mnie na kanale. Mamy już 23 dzień Vlogmasa. Kto by pomyślał, że to tak szybko zleci, prawda? Chociaż szczerze Wam powiem, że jak nie nagrywałam na YouTube, to ten czas oczekiwania bardzo się dłużył. No a tutaj zleciało mi naprawdę bardzo, 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 bardzo szybko. Także z Wami raźniej. No i co? Kończymy te vlogmasy. Ja myślę, że już jutro nie będę nagrywała, bo oczywiście jutro jest dzień przyszykowywania się do Wigilii. A teraz słuchajcie, przychodzę do Was z paczuszką, bo zamawiałam paczkę. Myślałam, że ona nie dojdzie, myślałam, że ona nie zdąży dojść na święta, bo zamawiałam w tym tygodniu, a z fabryki Bodziaków, o ile pamiętam, zawsze ten czas był troszkę dłuższy, aczkolwiek zawsze zamawiałam rzeczy personalizowane, o, to tak się nazywa, rzeczy personalizowane, a tutaj jednak nie jest personalizowane, być może dlatego szybciej to doszło. No ale myślałam, że nie zdążę dojść, bo wiecie, te święta to jest taki czas zawsze, że kurierzy mają pełne ręce roboty, no i sklep oczywiście też, no ale oczywiście doszło, jest i bardzo się cieszę, bo zamówiłam koszulkę dla mojego synka. Mówiłam Wam, że no nie chce mi się zamawiać takiej stricte świątecznej koszulki, więc znaleźliśmy razem z synkiem taką, która bardzo mu się spodobała, mi oczywiście też. To jest koszulka no trochę w klimacie świątecznym, bo to jest butelkowa zieleń. Może, o, właśnie taki kolor, tak jak teraz widzicie, bo czasami tutaj inne kolory. Nie no, teraz ładnie pokazuję. I z liskiem. Oni mają naprawdę bardzo fajne teraz motywy leśne. Muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo fajne motywy leśne. Wcześniej zabawialiśmy, że lisek, urwisek taką brązową, a tutaj mamy z takim liskiem. Mają naprawdę bardzo fajne dresy. No, że gdyby były większe rozmiary, no to już by u nas były te dresy, powiem Wam szczerze, ale to są dla takich niemowlaczków, takich, no, do 104 rozmiaru. No, ale uważam, że cena niedroga, bo za śliczną bluzę i śliczne spodnie to chcą 89 zł, także myślę, że warto, bo te rzeczy są naprawdę bardzo, to jest 100% bawełna i to jest taka grubsza bawełna i myślę, że wyprawka szkolna na pewno będzie stąd. Także na wakacjach będę szaleć i będę zamawiać, bo one naprawdę mają bardzo dobry materiał. One się nie spierają tak szybko jak inne koszulki, czy nawet do smyk uważam, że ma ceny podobne koszulek, a uważam, że te są o wiele lepsze. Także myślę, że tutaj, no ale tutaj, już tak nie chwaląc i nie reklamując, bo nie taki jest mój cel oczywiście, chciałam Wam tylko pokazać, co zamówiłam. Co ja chciałam powiedzieć, że można też, tam jest taka zakładka, że przyceny, to tam myślę, że też można fajne rzeczy nawet po przycenie znaleźć. I teraz to już może za późno, ale na jakiś tam prezent, ubranka u nich też można zabawiać, bo oni mają opcję pakowania prezentów, ale dodatkowo 5 zł. Dużo rzeczy tam można fajnie znaleźć. Tam nie są tylko ubrania, dresy, są też zestawy dla mamy, jeżeli ktoś szuka, żeby mieć takie same koszulki, mama, ojciec i dziecko, no to tam to znajdziecie i ja tutaj zawsze zabawiam. Zabawiałam kiedyś koszulki do urodziny, że tutaj myszka Miki i pisze tata, myszka Miki pisze mama i myszka Miki i pisze imię dziecka. Także to byłam też zadowolona z tych koszulek. Także słuchajcie, to tak tytułem wstępu. No i co dzisiaj będziemy robić w tym vlogmasie? Będę dzisiaj piekła, słuchajcie, ciasta. Mam zamiar upiec miodownik, placki do miodownika. Mam zamiar upiec piernik i mam zamiar upiec te ciasteczka maślane. Z tym, że te ciasteczka maślane chcę troszkę zmodyfikować. Dla siebie oczywiście bez czekolady, ale dla innych chcę pokruszyć czekoladę i dodać tam, wiecie, do tej masy. Myślę, że ten niesłodki smak tych ciasteczek w połączeniu z czekoladą to będzie perfekto. Piekę niedużo i szykuję niedużo, dlatego że święta spędzamy sami. Tak jak Wam mówiłam, się nasi bliscy pochorowali. No i się okazuje, że to jest, wiecie co, taki wirus. Nie nazwę tego strasznie groźnym, można byłoby to przejść. No ale on zaraża 2 tygodnie przed, w trakcie i 2 tygodnie po, a że ja tak unikam chorób,
Oczywiście choroba jest nieodłączną częścią naszego życia. Jest i mija, ale no, wolę jednak ten czas, wiecie, spędzić spokojnie. Także taki plan na dziś. Zaraz budzę moje dziecko i będziemy wychodzić, słuchajcie, do sklepu, bo muszę kupić mleczka dwa kokosowe, miód i może uda mi się znaleźć sodę bezglutenową, a mam na to niedużo czasu. Jeszcze chcę skoczyć po ryby do rybnego na ryneczek. Także do zobaczenia później. Właśnie wróciliśmy właśnie, słuchajcie, z zakupów. Mam tutaj torby. O, proszę bardzo, już trochę tutaj na blat wyłożyłam. Kolejna torba. Byliśmy w Action, byliśmy w Lidlu i w Arhelanie. Także zapraszam Was na taki haul zakupowy przedświąteczny. Przedwigilijny, aczkolwiek nic tutaj takiego na Wigilię nie będzie. Bo co ja tutaj kupiłam? Dwie paczki jajek, bo nie mam tych swojskich. Olej, bo będzie mi potrzebny do wypieków. Fajne rzeczy niektóre w Lidlu się trafiły, także zostańcie. Cukierki, jeden rodzaj, drugi rodzaj. Jakże iście świąteczne do paczek. Mąka kukurydziana, tylko kukurydziana mąka jest w Lidlu bezglutenowa i niezanieczyszczona. Także taką mąkę kupiłam. O, oczywiście waciki, dwie pary. Soda, ale soda jest zanieczyszczona, nie znalazłam sody niezanieczyszczonej. Pszenica, soja, mleko, soda zanieczyszczona. Czekolada, wzięłam taką, żeby pokruszyć do tych ciasteczek. I słuchajcie, mydło, jestem ciekawa właśnie tego zapachu mydła. Edycja limitowana, z cien, po 5 ileś. Cynamonowe ciasteczko, nawilżające z gliceryną, tak wygląda. Była jeszcze pomarańcza, także no, musiałam wziąć, słuchajcie. Tak, pachnie cynamonem. Ja bym wzięła pomarańczę, ale moje dziecko bardzo źle reaguje na cytrusy. To nie mogę. Ale pomarańcza jest... jest ładne. Ładne, co? No, to. Co tam jeszcze z Lidlu mam? I w Lidlu jeszcze oczywiście wzięłam płyn do podłóg, Sidolux 8 ileś. I była większa pojemność, ale bardziej taka wodnista. Bo tamten chyba był uniwersalny, tamten był, tu ma 750, a tamten miał 1000, tamten chyba, tak, miał. Bardzo ładny zapach, ładny, były różne zapachy, myję, pielęgnuję, drewno i panele, naturalne włoski, złocisty bursztyn, także moje podłogi będą pachniały złocistym bursztynem. No i oczywiście rejstopy, a były za takie do 20 zł i nawet powyżej 20, bardzo ładne rejstopy były w Lidlu. Aczkolwiek ja nie, bo ja w mieszkaniu będę, to ja mogę mieć takie, słuchajcie. Cukier, bo cukier jest potrzebny mi i drzem. Ja wzięłam wiśniowy. Do wszystkich tych ciast mówią dawać nie wiśniowy, a śliwkowy, ale ja nie lubię śliwkowego, także jest to. To ja będę się tu schylać, jak to mogę podnieść. No i teraz co? Action, szybko Action, przejdziemy. W Action tyle rzeczy kupiłam. Są, słuchajcie, złote łyżeczki. Nam do zestawu brakuje złotych. Ja nie wiem, jak te sztuczce giną? U Was też tak sztuczce giną? Szczególnie małe łyżeczki. Bardzo. Były takie, one matowe są. Ja wiem, że są zestawy złote w Pepco, ale nam łyżeczek tylko złotych brakuje. Maseczki standardowo. Muszą być. I takie dwa do wystrzelania za dwa ileś. My mamy te duże takie kupione w Action, ale już nie było dużych. Więc pomyślałam sobie, że takie dwa malutkie do mojego synusia. Nie wiem, czy będzie miał siłę wystrzelić. Zawsze ktoś pomoże, ale wiecie, no teraz święta, a zaraz Sylwester, także koniec roku. Jak to zleciało, ja nie wiem. No i teraz słuchajcie, Archela. A, jeszcze w Action kupiłam torbę. Tam są tanie takie torby, dlatego ja nie żałuję ich kupić, bo ona dwa ileś. I dla mnie taka torba zawsze się przyda, nawet one są fajne przy przeprowadzkach. W Archelanie taką fajną miareczkę, ale ta rączka taka, widzicie, średnia. Ale miarka mi się przyda z tego względu, że mam dosyć ważenia ciągle na wadze. Mam wagę, ale wolę jednak mieć miarki. Kubek taki ładniusi kupiłam. Wesołych świąt i można tutaj podpisać dla kogo, także taki przezroczysty, fajny kubeczek. Co tu jeszcze? I właściwie to, po co ja tam poszłam, co nie? Taśmę wzięłam jeszcze. I właściwie to, po co... O, rystopa leci na mnie. Dobrze, chociaż rystopy na mnie lecą.
mleczka kokosowe, to już mam 3. To bardzo dobrze, bo właśnie tyle będzie trzeba, bo ja mleka krowiego nie, czyli kokosowe jest, czyli ok. Miód. Ja bardzo lubię ten miód i ten miód mi się przyda do piernika i ten miód mi się przyda do piernika, ten miód mi się przyda i do ciasta miodownika. Także to by było na tyle z tego mojego holu zakupowego. Jakbym, słuchajcie, później się nie odezwała, bo myślę, że jutro to na pewno nie będę nagrywała. To wiecie, pochowam, bo muszę stąd to wynieść. Myślę, że jutro na pewno nie będę nagrywała, więc w takiej aurze kuchennej, ale każda pani domu mnie zrozumie, motywy świąteczne są. Chciałabym Wam życzyć zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych spokojem i miłością. Ja wiem, że to są banalne życzenia, ale myślę, że to one zawsze są powtarzane, ale myślę, że to jest najważniejsze, dlatego zawsze sobie tego życzymy. Także tyle z mojej strony. Zobaczę, czy dalej coś będę nagrywała. Może trochę ciasta, chociaż nie wiem, która teraz jest godzina. Żeby to dodać w miarę wcześnie. W ogóle, o, jest 15. W ogóle moi subskrybenci, YouTube mi wyświetla, że moi subskrybenci najczęściej są i oglądają YouTube o godzinie 11. Więc co Wy na to, moi drodzy widzowie, żebym ja o 11 dodawała filmy. Nie wiem, czy mi się to udało, bo ja zawsze wieczorową porą dodaję, czasami nocną, bo tak się po prostu wyrabiam. I nie chcę trzymać filmu na kolejny dzień, jestem taka niecierpliwa, że wiecie, jak już zmontuję, to dodaję. Także powiedzcie mi, czy Wy faktycznie o 11 tej godzinie siedzicie i oglądacie filmy i czy to jest odpowiednia godzina dla Was? I jeżeli macie ochotę, to napiszcie, o której godzinie najczęściej oglądacie filmy na YouTubie. Bo to było właśnie, że poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i niedziela, bo sobota to był tak jakby taki dzień, gdzie moi widzowie praktycznie wcale nie oglądają filmu, więc dajcie mi koniecznie znać, czy o tej porze oglądacie filmy. Ja tutaj ten barłoch zbieram, karmię syna i zaczynamy piec. Słuchajcie, to ciasta, najwyższa pora, przecież jutro są święta. Powiem Wam, że udzieliło mi się takie zdenerwowanie świąteczne, ale nie wiem z jakiego powodu. Także no, nie mam zielonego pojęcia.